Drodzy Państwo, czy mamy osoby na sali, które chodziły do szkoły? Jedna, dobra. Dobrze. Czy mamy nauczycieli na sali? O, więcej niż osób, które chodziły do szkoły. Dobra. Drodzy Państwo, jak dobrze wiemy, szkoła to ciężki okres w życiu dla obu stron. Co? Frajerze! Kościół! Uważaj sobie! Co? O nie! Jezus! Jezu, znowu ta śmierdząca szatnia. To się umyj, grubasie. Albo nie chuchaj sobie w nos. Wczorajszym pasztetem. Jesteś tym, co jesz. Czyli wszystkim. Jesteś wszechjedzący. Ty jesteś frajerzy. Nie, tam. Podobno, jakbyśmy mieli normalnego wychowawcę, to byśmy mieli klasę, jak inni. A tam nie jest taki zły. Tylko trochę brakuje mu klasy. I co? Znowu to samo. Proszę wyjść, zapukać i wejść jeszcze raz. Trochę kultury. Chce pan dostać uwagę? Poza tym, co się mówi, jak się wchodzi? Dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Dzięki wam już piąty rok żaden dzień dla mnie nie jest dobry. Nie ma za co. To co, gramy w pingla, czy będzie pieprzenie? To jest godzina wychowawcza, a nie w łeb. A to jakaś różnica? Dlaczego w tej budzie jest tak zimno? Bo nie grzeją. Szkoły nie stać na ogrzewanie. A na nauczycieli ich stać? Ledwo. Z dwojga złego wolałbym, żeby było ciepło. Ty, a jemu nie zimno? On już pewnie po rozgrzewce. Ja to słyszę. Poza tym ja nie piję. No tak. Nauczycieli nie stać na ogrzewanie. Zresztą dzięki wam już mam ciśnienie od samego rana. Znowu godzina wychowawcza i znowu to samo. O, smyk. Ty gdzie byłeś na pierwszych dwóch lekcjach? Prawo jazdy robię. Jazdę miałem. Jazdę? To ty masz w dzienniku. Ty który raz już zdajesz to prawo jazdy? Siódmy, ale dwóch nie liczę, bo pijany byłem. Dobra, gdzie jest reszta klasy? Wszyscy zwiali. To, co wy tu robicie? No, myśleliśmy, że będziemy grać w pingla. Mogłem mieć godzinę wolnego, no. Akurat wy zostaliście. Święta Trójca, orły i sokoły. Orzeł, sokół i... Guziec! Już wy w samym poprzednim miesiącu macie po 100 godzin nieusprawiedliwionych, no. Ja mam zwolnienie. Włoski, kiedy ty przestaniesz te lewe zwolnienia wypisywać, no? Przecież na to jest paragraf. Dobra. Ale to już ostatnie. Jak zawsze. Jak to się zgłupia działa, to... Co ty tam wypisujesz? Przecież twój stary jest proktologiem. Proszę o zwolnienie mojego syna z powodu choroby sierocej. Który mi dopisał sierocej? Twój stary. Bo jest proktologiem i ma ci w dupie. No. Twój lekarz dorysował tu jeszcze męskie przyrodzenie. Jest i zdjęcie. Albo twój stary rozszerzył działalność. On to inne rzeczy rozszerza. Dlaczego ja nie mogę mieć chwili spokoju, no? Od rana kolejka nauczycieli się do mnie ustawia ze skargami. No, to proszę się trochę zastanowić nad swoim zachowaniem, tak? Bardzo śmieszne. Na was się skarżą. Wąski. Nie. Dlaczego sikałeś do kwiatka przed Polskim? No bo facetka kazała podlać. No to siuraj stay, siuraj go. Dobrze, że nie kazała nawozić. Facetka z Polaka to się skarży, że zachowujecie się jak zwierzęta. Jak tylko jakaś dziewczyna idzie pod oknem, to już 20 chłopa wisi na szybie jak glonojady. Z jęzorami na wierzchu. Spokój. Spokojnie. To nie WF. Poza tym, co ona się dziwi, przecież w tej klasie jest sam chłop. W końcu to technikum informatyczne. Chłop.
to jest w polu. A tu mieli być przyszli informatycy. Mieli być, ale nie przyszli. Gajos, co to było z panią Ględowską? Nic. Nic? Przez godzinę mi ględziła, że ona uczy w tej szkole 40 lat, a ty jej nie znasz. No, nas nie uczy. Co odwaliłeś się, pytam? No nic, no. Siedziałem na parapecie przy otwartym oknie na przerwie. Na czwartym piętrze. Zamknij się, ty kurdopro sprzedajny, ty. Miała dyżur, przyszła i się przywaliła. Powiedziała, że spadnę, przyjedzie policja, się będą pytać, kto miał dyżur. No i? No i się jej zapytałem, jak się nazywa, żebym wiedział, co mam powiedzieć, jak spadnę. Ty jesteś nienormalny. Nie? Chyba ty. Smacznego Łukasz Adamus numer 2 w dzienniku. Żeby cię... Właśnie. Ledwie połowa półrocza. Te wasze zeszyty uwag zapełnione, że przycinka nie dopiszesz, no. I co roku to samo, proszę bardzo, wąski. Je na lekcji, je na lekcji, je na lekcji, sika do kwiatka, je na lekcji, no. Ale ty masz podzielną uwagę. Zresztą przedmiotów to samo. Same uwagi, te przedmioty zawodowe. Nic was nie interesują, no. Co wy robicie w informatyku? No, myśleliśmy, że będziemy grać w FIFA. Profesor z urządzeń techniki komputerowej się skarżył. Wy nic nie ogarniacie. Przecież przyszliście do tej szkoły, żeby mieć zawód. To akurat szybko załatwiliśmy. Ja już w pierwszej klasie byłem zawiedziony. Czy to jest takie trudne po 4 latach nauki? Profesor twierdzi, że średnio inteligentna małpa potrafiłaby złożyć komputer. I co, potrafi pan? Żryż? To żryj. Schowaj tę małpkę. Udam, że tego nie widziałem. Szkoła nie grzeje, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Siorbaj. To jest izotonik. Myśleliśmy, że będzie WF. Trochę sfermentował. Już mam to wszystko w dupie, naprawdę. Co, wypisać zwolnienie od proktologa? To jest wasz ostatni rok. Zwisa mi to. Jakoś to przeżyję. To jest moje pierwsze wychowawstwo i ostatnie. Więcej się nie dam wrobić. Szkoda zdrowia dla 50 zł dodatku. Klasa informatyczna. Nie będą sprawiać problemów. 5 dych? Ty, moja stara jest nauczycielką i ona za wychowawstwo dostaje 300. Wszędzie gody mają. 300 to cała jego pensja. Boże. Jeszcze religia. Co to miało być? Nic. Aleluja i do przodu. Nic. Ksiądz napisał w zeszycie uwag, że uplecakowaliście kolegę. Napisał to? A to Judasz prześlizgły. Miał trzymać gębę na kłódkę, przecież dostał srebrniki. Osobiście po klasie z tacą chodziłem. Powiedział, że nie powie. To nie powiedział, tylko napisał. Za tydzień mu nie damy rozgrzeszenia. Będzie klęczał na grochu. Tak, na kolana i do Częstochowy. Co znaczy, że uplecekowaliście kolegę? No, zasada jest ta sama, co z kamienowaniem w końcu, to religia. Ale za co? Za to, że siedzi w łazidup sam w pierwszej ławce, przed samym księdzem i coś mu tam szepcze do ucha. Ta, potem ksiądz słucha tylko jego. I pyta się go, jakie oceny ma nam wystawiać. Ta, wdupowa co od nas pieniądze za dobre oceny z religii. A ostatnio podniósł stawki i pierdzieli, że inflacja. A paragonu to nie wyda. 5 dych za 5 z religii? Zdzierstwo. Przecież to się nie opłaca. Za 5 dych to niektórzy muszą cały miesiąc dymać. A... Napisał coś, że bawiliśmy się w uwolnić Barabasza. Nie było tematu. Już nawet nie chcę tego słuchać. To co się pytasz? O, i oczywiście dziennik elektroniczny. Truskawka na torcie. Przyznawać się, kto zhakował dziennik elektroniczny? A skąd wiadomo, że ktoś go zhakował? Przecież w tym dzienniku żaden z was nie ma ani jednej piątki. Z żadnego przedmiotu. Jakoś dziwnym trafem tylko wasza trójka w dzienniku elektronicznym ma średnią 6,0. Wąski nawet 6,5. Mówiłem ci, żebyś nie dawał sobie 7 z WF-u. Co za przypadek! Ewid,
Ewidentnie ktoś skakował dziennik papierowy. Ewidentnie, to długopisem. Przecież wy podstaw nie ogarniacie. Z tych przedmiotów zawodowych same pały macie. Ale dziennik potraficie zhakować. Tego w szkole nie uczą. Zaraz. A wy gdzie? Przecież lekcja się jeszcze nie skończyła. A, no tak. To jest szkoła, a nie jakaś stajnia. Tu musi być wszystko prawilnie. Madame. Adam. Proszę.